Chcesz sprzedać lub kupić dom w Teksasie? Przeprowadzi cię przez to przyjaciółka kanału, Sylwia Lennert. Cześć wam, moi drodzy, witajcie. Tutaj Ziggy z Teksasu. Moi drodzy, jak zwykle nadaję ze Spring Branch w środkowym Teksasie. W Teksasie, tu podkreślam, dlatego że dzisiaj będzie dużo o Teksasie. Moi drodzy, wahałem się, czy ten porannik zrobić właśnie w takim stylu i czy w ogóle ten temat poruszać w poranniku. Ale z drugiej strony byłbym chyba nieuczciwy i wobec samego siebie, i wobec was, gdybym tego porannika nie zrobił. I zanim rozpocznę, to jeszcze jedno zagadkowe pytanie. Czy wy lubicie Elona Muska? A może go nienawidzicie i nie lubicie? I muszę powiedzieć, że ten człowiek ma tylu samo gorących zwolenników, jak i wielu, wielu przeciwników. Ja do zwolenników Elona Muska nie należę, ale też przestałem być jego przeciwnikiem, w sensie takim, że zaczyna mu się coraz bardziej przyglądać, ponieważ mnie zadziwia. Czy to znaczy, że stałem się jego zwolennikiem? No nie, jak już powiedziałem przed chwileczką, nie należę do jego zwolenników. Ale jeśli można odseparować to, czy się faceta lubi, czy nie, od tego, co on robi i jaką wizję przedstawia społeczeństwu. I tutaj myślę, że to społeczeństwo jest w takim mega szerokim pojęciu, inaczej mówiąc cywilizacji, no to myślę, że warto odsunąć trochę prywatne animozje w stosunku do człowieka, do tego faceta i przyjrzeć się temu, co on robi, dlaczego to robi i kto mu na to pozwala. Za mną jest taki background, taka tapeta, która jest niczym innym jak jednym z obrazów ze zbiorów Tesli. I moi drodzy, to nic innego jak dom. Dom, który przywozi się na miejsce samochodem, a potem się go rozpakowuje. Tak jak się rozpakowuje paczki, na przykład z prezentami. Ciach, ciach, ciach. Ten dom, który tutaj widzicie, to dom dla singla, dla pojedynczej osoby i jak zapewnia reklamówka Tesli, ten dom stawia się ponad godzinę. W ponad godzinę masz gotowy dom. No i dlaczego tak bardzo zainteresowałem się tym, co robi Elon Musk, Tesla i wszystkie te jego firmy? Przyglądam mu się od czasu, kiedy zostałem też czytelnikiem, czy też uczestnikiem X-a, czyli kiedyś Twittera. Nigdy nie byłem wcześniej uczestnikiem Twittera, ale odkąd Elon Musk przejął Twittera i postanowił zmienić jego nazwę na X, to zapisałem się tam, ponieważ zauważyłem, że wielu ludzi, którzy mają ciekawe idee, pomysły, właśnie tam na X poszybowało, tam się znalazło. Tam również, chociaż nie jest aktywny, ale bierze udział w tym życiu troszkę, przynajmniej Donald Trump. Tam się znajdują politycy, którzy są w przeciwieństwie do obozu władzy. I nie mówię tutaj o prawicy i lewicy, tylko tacy, wiecie, którzy są underground, tak, jakby trochę pod ziemią, ale jednocześnie mający znaczenie na politykę, wpływ na politykę. Kiedy zostałem tym członkiem tego Twittera, tego X, chyba to się nie mówi członkiem, tylko, no tak, chyba members, tak?
to zacząłem otrzymywać niezamówione materiały. Wiele ich było tu gdzieś ze strony Donalda Trumpa, bo on tam do wszystkich rozsyła, ale również od strony ludzi, którzy są opozycji do dzisiejszej władzy. To są tweety, po prostu dostajesz tweet i możesz tam podążyć za nim albo nie. Natomiast ja sobie wyszukałem interesujące mnie tematy, w tym i chciałem podglądać to, co dzieje się nie tyle z Elonem Muskiem, co z jego biznesami, z jego firmami. Muszę powiedzieć, że on dzisiaj ma biznes, który nas znamy jako pod nazwą Tesla, ale również biznes, który znamy pod nazwą SpaceX. SpaceX, przypomnę, to ta firma, która buduje rakiety, również Starlinki, a potem wysyła je w przestrzeń. Wyrzutnia tych rakiet znajduje się tu w Teksasie. No i tutaj pomalutku będziemy odkrywać, że tu prawie wszystko, co Elona Muska, znajduje się w Teksasie. Naprawdę przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy dowiedziałem się, a może dobra, po kolei. Po kolei. Otóż, moi drodzy, kiedy mniej więcej po pół roku od momentu, kiedy się zapisałem do X, otrzymałem link do filmu na Twitchie od Elona Muska. I żeby nie było, że ja jestem wyróżniony, nie, on wysyła do wielu ludzi swoje tweety, na pewno do tych, którzy go obserwują. Dostałem tweet. W tweecie był link do filmu, w którym on opowiadał o tym, że jest w stanie budować domy, które będą naprawdę bardzo tanie, a jednocześnie pod względem technologii samej budowy, tego z czego są zbudowane, z jakich materiałów, ale również pod względem technologii, które są zaszyte w tym domu, nie tyle nie odbiegają od bardzo wysokich standardów, co przewyższają je. I to za śmiesznie niskie ceny. Już zmierzam do celu. Co to znaczy śmiesznie niskie ceny? Czy wiecie, ile kosztuje dom w Stanach? Taki, no, skupmy się na Teksasie, bo gdybym porównywał to z Kalifornią, to tam ceny będą co najmniej dwukrotnie wyższe niż w Teksasie, a może nawet więcej. Dom przeciętny w Teksasie ma około, przeciętny, ma około 3000 square feet. Czekajcie, ile to jest, już sobie szybko policzę, ile to jest metr kwadratowych, jeden moment. Już sobie szybko policzyłem, 3000 square feet, czyli przeciętna powierzchnia domu w Teksasie to 278 metrów. No, umówmy się, że Teksas jeszcze ma to w sobie, że tu wszystko musi być duże, największe. Ja mieszkam w domu o połowę mniejszym, 1600 square feet, czyli jakieś 130 metrów kwadratowych. I kiedyś mi ktoś, jak zaprosiłem moich znajomych, przyjaciół na takie otwarcie domu, taką parapetówę, to jedna z przybyłych tam powiedziała, a czy można mieć jeszcze mniejszy domek w Teksasie? I było to takie bardzo uszczypliwe, poczułem się trochę nieswojo, no bo po pierwsze, ja naprawdę ten dom zbudowałem tanim kosztem, po drugie, czuję się w nim komfortowo i po trzecie, więcej mi nie trzeba. Ja uważam, że 130 metrów kwadratowych to jest ogromna powierzchnia jak do zamieszkania. Moja Lucy ciągle marzyła o takim miejscu, w którym no, będziemy we dwójkę bez wielkich wymagań, ale jednocześnie wokół siebie będziemy mieć przyjaciół, z którymi możemy dzielić wspólny czas, wspólne troski, wspólne uciechy. To drugie się nie udało, chociaż bo oni są oddaleni od nas, ale spotykamy się bardzo często i jakby trochę spełniliśmy swoje marzenia. Mam mały dom jak na Teksas. Ale ten mały dom w Polsce to będzie duży dom. Dzisiaj ktoś mi powiedział, że budują dom 80 metrów kwadratowych i zastanawiają się, czy nie przesadzili z tą powierzchnią, no bo to będzie duże do ogrzania i wiecie, prąd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Zatem wracając do Tesli, Elon Musk podjął decyzję, że jest w stanie wybudować dom za śmiesznie niskie koszty,
Taki, który zaspokoi potrzeby, no nie teksańczyka, przeciętnego człowieka. Takiego, który nie ma dużych wymagań. Tu się zastanawiałem nad przesłaniem Elona Muska, no bo czemu to robi w Teksasie? No bo zaraz wam opowiem o tym, że ta fabryka powstaje też w Teksasie. Ten dom, który jest za mną, to jest dom dla singla i on według wyliczeń, czy chyba w tej chwili już według produkcji, kosztuje 10 tysięcy dolarów z okładem. 10 tysięcy dolarów. Gotowy do zamieszkania. Oczywiście musisz mieć swoją działkę, która, mniemam, może być droższa od domu. Czasem nawet kilkakrotnie. U mnie, na moim terenie, działka byłaby w cenie, no, przekraczającej trzykrotnie ten dom. 10 tysięcy dolarów. No więc zapytałem sam siebie, o, to musi, ja nie widziałem jeszcze tego obrazka, który jest za mną, to musi być coś kiepskiego, jakieś pewnie parę patyczków, nie wiem, jakieś leże tam do tego, coś pewnie do gotowania, jakiś telewizor na ścianie i tyle. Ale nie. Ten dom jest w technologii, która pozwala na jego samoutrzymanie przez cały rok. Chodzi o wystarczalność energetyczną. Ten dom jest zbudowany z takich materiałów, które pochłaniają energię słoneczną, zamieniają ją na energię elektryczną. Dodatkowo wbudowana w nim technologia pozwala na bardzo oszczędne używanie tej energii. Inaczej mówiąc, na przykład to, co musi być podłączone do energii i pracować w nocy, to będzie pracowało w nocy. To, co w dzień, to w dzień. Co więcej, domy, według wyliczeń jego inżynierów, będą w stanie też oddawać energię do miasta, do sieci. Czy są większe domy? Są. Ja nie mam tutaj przygotowanych zdjęć, musiałbym to cały czas zmieniać, ale to są domy modułowe i one nie są wszystkie jednakowe jak ten dom. Są w różnym designie, żeby powiedzieć wprost. Są obłe, kopułowe, są takie prostokątne jak ten. Są prostokątne w modułach, takie, że można je zestawiać i zrobić z takich domów jak ten dość spory dom. Ale dalej, jeśli miałbym mieć ja singiel plany na rozbudowę rodziny i wiedziałbym o tym, że za rok pojawi się żona, a potem dzieci, no to dokupiłbym dodatkowe moduły na moją działkę i połączył je, bo to według zapewnienia inżynierów Elona Muska jest naprawdę bardzo łatwe. Co więcej, te domy są mobilne. Inaczej mówiąc, w Stanach Zjednoczonych to bardzo ważne, bo mieszkańcy Stanów Zjednoczonych przywykli do wysokiej mobilności. Rzadko kto, może nie rzadko, ale większość ludzi jest mobilna i nie żyje dłużej w jednym miejscu średnio niż 5 lat. Są tacy, którzy kupują dom, mieszkają w nim 2 lata, po czym sprzedają, bo zmienili pracę albo plany. Więc jakby, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak to tutaj wygląda. Zatem, dlaczego ja o tym mówię? Nie lubię Elona Muska jako faceta, no kurczę, nie. Ale on jakby dał mi dużo do myślenia. To znaczy, że to jest możliwe. Wiecie, kiedy ja budowałem tutaj dom, nie takie jak te zwykły, drewniany, to musiałem pojechać do firmy, która sprzedaje, tak jak w Polsce, co OBI, sprzedaje materiały budowlane. I oni tam mieli projekty i ja kupiłem ten projekt i według tego, do tego projektu kupiłem, zapłaciłem za to z góry wszystkie rzeczy, które do tego były potrzebne, wszystkie belki, dach, podłogi, ściany, okna, drzwi, łącznie z białą ceramiką i szafkami kuchennymi. I przyznam wam się tu, jaką cenę zapłaciłem. To było 30 tysięcy dolarów. Plus budowa, bo budowa była mozolna. To nie było tak jak tutaj, że pach, pach, pach i za godzinę. Właściwie tu nie ma budowy, tu jest tylko rozłożenie tego budynku. Budowa wyniosła mnie drugie tyle. I
Tutejsi mieszkańcy, również Polonia, bardzo się dziwiło, jak ja to zrobiłem. No wiecie co? Poszedłem po rozum do głowy, pojechałem do tego miejsca, gdzie sprzedaje się te materiały budowlane i zapytałem ich, czy, a to był Czarny Piątek, czy w Black Friday mają obniżki? Menedżer powiedział tak. Czy na wszystko? Tak, na wszystko. No i ja wtedy powiedziałem, to ja poproszę dom. Kupuję dom. Była konsternacja i zaskoczenie, ale słuchajcie, słowo się rzekło. Domek u płotu kupiłem z 30% upustem. Dlatego udało mi się tanio, ale to tylko mój spryt, zacięcie, zawzięcie do tego, że ja go sam wybuduję przy pomocy pewnych specjalistów i tym sposobem tanio. Ale to nawet się nie równa do tej ceny, którą przedstawia Elon Musk i Tesla. Tutaj na marginesie tylko dodam, że fabryka znajduje się też w Teksasie, tam gdzie SpaceX, na tym miejscu i jest to na miejscu, które jest, no może dobra, pokażę Wam zdjęcie. Już zmieniam ekran. Otóż to jest to miejsce. Dlaczego Wam pokazuję to miejsce? Bo ja to miejsce dobrze znam. Ja w tym miejscu bywałem kilkanaście razy. To miejsce, które widzicie tutaj od szosy, która jest tam daleko po prawej góry, na lewo, to w tym miejscu była kiedyś polska osada. Tak, nie przesłyszeliście się. Tam kiedyś była polska osada. Oczywiście osada się wyludniła, potem przyszli inni. Elon Musk kupił te tereny, bo to są tak zwane bagna solne. Tereny bardzo blisko oceanu, bo na horyzoncie jest ocean. Ocean Atlantycki. Po prawej stronie, gdyby pójść tam jeszcze na koniec oceanu i na prawo, po 5 milach jest granica z Meksykiem i rzeka Rio Grande. Elon Musk prawdopodobnie kupił to za psie pieniądze, ponieważ to były bagna solne, tereny podmokłe, gdzie Polacy, Polonusi, Polonia uciekała przed Indianami i na tych bagnach się schowali. Dzisiaj tam jest fabryka Elona Muska SpaceX, ta, która buduje również Starlinki, ale i inne rakiety. Po prawej, gdyby tą drogą pojechać aż do oceanu, to przed samym oceanem są już teraz chyba trzy wyrzutnie rakiet Elona Muska na wyciągnięcie ręki. Natomiast tam na miejscu, gdzie jest ta duża, taka ciągnąca się hala, no ona jest wysoka, tutaj tego nie widać, ale wysoka jest pewnie na cztery piętra, to jest i biuro projektowe, i tam pracuje kilka tysięcy inżynierów, oraz fabryka domów właśnie tam. Widać tutaj po tym, że oprócz fabryki rakiet i fabryki domów szykuje się tam jakby kolejna powierzchnia do zagospodarowania, więc sądzę, że ten rozwój będzie następował. No dobra, ale do rzeczy, bo ja dzisiaj ani o domach nie chcę mówić, ani o rakietach, o Elonie Musku jako, no właśnie, kim on jest, nie? Dobra, to zatem zanim powiem, kim on jest, to jeszcze jeden element jego układanki, który pojawił się bardzo niedawno, dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt dni temu. Elon Musk ogłosił, że jest w stanie wyprodukować auta, które będą dostępne na każdą kieszeń. No i wiecie, jak usłyszałem tylko takie hasło, to sobie mówię, dobra, dobra, dam na każdą kieszeń, czyli nie na moją, nie? No bo ja naprawdę, raczej moje kieszenie nie bywają nigdy pełne, o tak bym powiedział, nie? Ale słuchajcie, on podał tą cenę. Od nowego roku będzie produkował samochody, które będą kosztowały 7 tysięcy dolarów. 7 tysięcy dolarów. To są nówki. Ja mojego malutkiego Sparka Chevy kupiłem jako nowy samochód za 8 tysięcy dolarów, ale to jest najmniejsze auto, jakie można kupić w Stanach. No nie, może Smart jeszcze. Ale to jest naprawdę malutkie auto.
Czy jestem z niego zadowolony? Oj, jestem, bo ono pali 4 litry na 100 km, tak na polski. Naprawdę sprawne autko. Byłem kiedyś w stanie skończyć, kiedy benzyna była tańsza, to za 8 dolarów przejechać właśnie ode mnie z San Antonio aż tam do Elona Muska na południe do Brownsville. 8 dolarów. No, dzisiaj ta cena, ten koszt byłby znacznie wyższy, około 20 dolarów, ale dalej to nie jest źle. Ale on proponuje samochody za 7 tysięcy. Jakie to mają być samochody? Otóż to, co na pewno wiem, to mają być dwa typy samochodów. Jeden elektryczny, a drugi na wodór. Elon Musk rozpoczął produkcję samochodów na wodór. I to jest kolejna niespodzianka. I teraz, słuchajcie, znów, czy ja się fascynuję tym, co robi Elon Musk? No, samym Elonem Muskiem nie, no bo jeszcze mi nie przeszło i jeszcze jakoś go nie lubię. No jakoś nie wiem dlaczego. No, wiecie, jak to jest, taka antypatia nie wiadomo skąd. Natomiast po raz kolejny mnie zadziwił, że można wyprodukować, sprzedać, nie wyprodukować, sprzedać samochód za 7 tysięcy dolarów. Na dzisiejsze pieniądze, na polskie, to nawet, słuchajcie, 7 tysięcy razy 4 to ile to jest? 28? A chyba teraz nie 4, tylko 3,60? Więc no. Przy czym muszę wam powiedzieć, że niespodzianka, jak one się wszystkie do mnie zeszły, te niespodzianki. O tym samochodzie dowiedziałem się 3 tygodnie temu, bo on to ogłosił publicznie, że dostał pozwolenie, ale on już buduje od więcej niż pół roku fabrykę. Fabrykę tych właśnie samochodów. Jedna jest w Kalifornii, druga będzie też w Teksasie. Nie wiem jeszcze gdzie. Waco, Dallas, gdzieś tam chyba. No i czym mnie zaskoczył? Słuchajcie, że da się. Elon Musk powiedział więcej. Ja przy tej cenie jestem zadowolony z moich zysków. No to słuchajcie, lasuje się mózg, tak? Przewraca się w głowie, no bo skoro można wyprodukować samochód, i zaraz opowiem o właściwościach tego samochodu, samochód, o jakim tam pewnie wielu marzy, może ja nie, ale wielu ludzi o takim samochodzie marzy, za 7 tysięcy i jeszcze jest zysk. Jaki był ten przypadek z tym samochodem związany? Byliśmy z moją Lucy w sobotę u przyjaciółki, ponieważ miałem problem z opłaceniem ubezpieczenia od samochodu tego mojego, ponieważ wcześniej mieliśmy podarowany przez siostrę mojej żony drugi samochód, stary, taki 14-letni chyba Subaru, i myśmy go sprzedali. I nie dało się, ja już myślałem, że mam go zdjęty z mojego ubezpieczenia, i mimo że zrobiłem to online w dwóch miejscach, bo i przez e-mail, i na telefonie, to dostałem do zapłacenia rachunek na dwa samochody. I kiedy się zorientowałem, to brakowało jeszcze dwóch dni do tego, żebym, no nie płaciłem tego, żebym to musiał zapłacić. Pojechałem do tej przyjaciółki, ona mi w tym pomogła. No, nie będę się rozwodził nad tym jak, ale ona mówi, a chcesz się może przyjechać, bo kupiłam sobie Teslę. Wow, fajnie, wiesz, ja Tesli nie lubię. A ona mówi, ale zobaczysz, chodź, przejedź się, zobaczysz, jak się nią jedzie. No dla mnie nic dziwnego, bo moja wnuczka ma Teslę, z tym, że taką już, no, sędziwą, bo chyba ma 6 lat, albo więcej trochę. Ten był nowy. Więc daliśmy się z Lucy namówić, wsiedliśmy, ja siedziałem obok niej, po czym zamieniliśmy się miejscami i mówi, to przejedź się teraz. I wiesz co, nic nie rób, poczekaj chwilę i powiedz mu tak, Tesla, go home. Inaczej mówiąc, Tesla, jedź do domu. I wiecie co? Wtedy no, zbaraniałem, bo się okazało, że to jest ta autonomiczna Tesla. Czyli Tesla ruszyła, tylko poprosiła mnie, żebym grzecznie trzymał ręce przy kierownicy, ale nie kierował. No, co uczyniłem i następny, nie wiem, 2 kilometry chyba, może nie,
zaprowadziła nas dość krętymi dróżkami ze znakami stop, z samochodami na poboczach, jadącymi z naprzeciwka i tak dalej, dość bezpiecznie na miejsce do domu przyjaciółki. Nie myślałem, że przejadę się taką Teslą, która no dopiero co, nie? Czy ja się tym zachwycam? To nie o to chodzi. To, co mnie zachwyca, że można za 7000 dolarów zrobić biznes na samochodach, które są tak tanie. To co jest w cenie samochodów, chociażby nawet innych elektryków, innych firm, albo innych zwykłych samochodów, co jest w cenie, że one, cudzysłów, muszą kosztować od 35 tysięcy wzwyż. Co tam jest w cenie? Elon Musk o tym mówi. On powiedział, że koszty produkcji takich samochodów przy tej technologii, którą opanowała jego załoga, jego inżynierowie, jego firma, są naprawdę niskie. No i tutaj się pojawiło mi się takie małe pytanie w głowie. Czy tego nie szło jakoś zrobić w inny sposób? Ale o tym za chwileczkę powiem, bo to nie koniec opowieści o Elonie Musku. Kolejny jego pomysł, który kiełkował w głowach, a który ogłosił przedwczoraj, to dostał zgody i jest w stanie zacząć budowę magrawów. Wiecie, są magrawy? Magraw. M-A-G-R-A-V. Magraw. Przepraszam. To są pociągi hipersoniczne. Pociągi, które pędzą z prędkością odrzutowca, samolotu. No, które no, jak dotychczas były taką przyszłością daleką. Future, coś tam. Mówi się o tym, że te pociągi już są, funkcjonują pod ziemią, ale nikt jej nie widział. Być może, że są. Ja nie zaprzeczam. Ale ja ich nie widziałem. A Elon Musk ogłasza, że ma pozwolenia i będzie budował całą sieć tych kolei w Stanach. Bo kolej w Stanach, słuchajcie, sorry, wszyscy ci, którzy tu mieszkają, jest pod psem. Pod, sorry, wszystkie Azorki, ale pod zdechłym Azorkiem. Przepraszam was, Azorki. Jest fatalna. Po pierwsze, jeździ wolno. Długie odległości. Jeśli jedzie wolno i jedzie z Los Angeles do Nowego Jorku przez San Antonio, to tą trasę pokonuje w kilka dni. 3, 2,5. No. Poza tym jest brudna. Jest nieprzystosowana do dzisiejszych czasów. Jest fatalna. I nie ma kolei na krótkich odcinkach, takiej wiecie, na przykład tak jak pomiędzy Katowicami i Krakowem. Nie ma czegoś takiego. No chyba, że turystyczna jakaś tam, ale to nie odchodzi, nie? I znów, podobno koszty tego wcale nie są duże. Więc zacząłem się zastanawiać, jak to jest, czy... nie chcę używać słowa elita, ale inne mi nie przychodzi do głowy. Wiecie, ci wszyscy, którzy rządzą dzisiaj świat, naszym światem, są tak bardzo pazerni, że tak naprawdę mogliby udostępnić ludzkości wszystko to, czego ludzkość potrzebuje, po naprawdę niskich cenach? Czy też Elon Musk dostał pozwolenie na to, żeby, jakby to powiedzieć, kurczę, aż się nasuwa takie komunistyczne powiedzenie, ruszyć bryłę z posad świata, nie? No bo słuchajcie, on zatrzęsie światem, produkcją. Jeśli ta ilość domów w tej cenie pojawi się w Stanach i na świecie, no to to zmienia całkowicie grę na ziemi. Ale puszczę jeszcze jakby, no nie tyle wodze fantazji, ale moje myśli poszybują dalej. Bo po pierwsze, musiał dostać zgodę na takie działania. On nie działa w próżni. On nie działa w próżni, bo przecież wszyscy ci wielcy tego świata, co, zamkną biznesy?
Bo jakiś Elon Musk sobie wymyślił, że będzie sprzedawał coś tanio. Kto dał mu tą zgodę? Ja wiem, że prawdopodobnie to spotkanie z Donaldem Trumpem miesiąc temu też nie było przypadkiem. Obserwujcie to. Co tu się dzieje? Inaczej mówiąc, czy zmierza to do ujawnienia takiego pełnego? Bo Elon Musk, kiedy mówił o samochodach, to on mówi, że to jest tylko początek rewolucji, że dąży do tego, ażeby odkryć wszystkie tajemnice związane z technologiami. Czy to jest początek tego, co ma się ujawnić? Czy jest też w tym jakieś drugie dno, a może i jedno, i drugie? A potem sobie pomyślałem, a może to jest prostsze, Ziggy. Może Elon wie coś, czego my nie wiemy, ale przeczuwamy, że świat stoi tak naprawdę na skraju przepaści finansowej. Że nie da się utrzymać tego świata w takim stanie finansowym, w jakim jest. Bo wszystko, co jest związane dzisiaj z finansami, jest oparte na fałszu. Na fałszu w sensie dosłownym. Pieniądze nie mają żadnej wartości. To już abstrahuję od ideologii pieniądza, że one naprawdę nie mają żadnej wartości, bo są tylko papierkiem, ale nie mają nawet pokrycia w niczym. A czy zatem Elon Musk wie o tym, że musi nastąpić krach finansowy i że on jest tuż przed nami? Ale on jest gotowy, bo jeśli ludzie zaczną na przykład tracić domy wskutek krachu finansowego i nie będą w stanie ich spłacić. Domy, które w Stanach, bo tego nie powiedziałem, przeciętnie kosztują, no od, w Teksasie, dobra, w Teksasie, od malutkie domki od 350 tysięcy dolarów, średnie domy między 800 a milion, duże domy kilka milionów. To jeśli ci ludzie stracą te domy, to co? To Elon Musk przychodzi z pomocą. Bardzo proszę, 10 tysięcy dolarów dla singla, taki moduł. Chcesz większy? No to moduł razy 4, 40 tysięcy. Jestem gotowy. Tani samochód, bo utraciłeś kredyt? Bardzo proszę, 7 tysięcy. Co jeszcze? Więc daleki jestem od oceny jego osoby, chociaż go nie lubię, no nie lubię go, ale to jest moje prywatne i właściwie to niczym nie uzasadnione. Jak patrzę na jego fizjonomię, to jakoś tak mi, no nie pasuje mi jakoś. Bardzo mnie też ciekawiły jego uwagi na temat sztucznej inteligencji i to, bo jeśli to dobrze obserwowaliście, to Elon Musk był bardzo bliski tego, żeby budować połączenie, czekajcie, bo mi się tu włączyło światło, latarka, połączenia człowieka ze sztuczną inteligencją. Natomiast w pewnym momencie zreflektował się i nie wiadomo, czy to była jego refleksja, czy znów był to jakiś sygnał z góry, nie iść w tą stronę, Elonie Musku, i wyraził to głośno, że ostrzega przed rozwoju sztucznej inteligencji i zaapelował o 10-letnie memorandum, czyli zawieszenie wszelkich prac nad sztuczną inteligencją do momentu, po pierwsze, aż nie będziemy wiedzieli dokładnie, z czym mamy do czynienia, bo nie wiemy, oraz aż nie powstaną takie regulacje, które pewne rzeczy wyłączą z życia publicznego i nie będzie tego można robić. I tu go rozumiem, ja też myślałem, że takie regulacje powinny mieć miejsce. Więc jakby, gdyby zebrać to wszystko razem do kupy, to dzieje się tu coś, o czym my nie wiemy, nie informuje się nas, ale jeśli to obserwujecie, to macie pewność, że zadziewa się tu jakaś rzecz, która no w efekcie jakby
ma przywrócić ten świat do góry nogami, w sensie takim, że nic już nie będzie takie, jak było. I my w tym żyjemy, my tego doświadczamy dzisiaj. Ale z drugiej strony, że są gotowe technologie, które, kiedy ten świat nam się przewróci do góry nogami, będą gotowe do tego, żeby ludzie zbytnio nie ucierpieli. No, nie wiem, jak wy to oceniacie. I teraz nie oceniajcie ani mnie, proszę, ani Elona Muska, bo no kurczę, nie lubię go, ale też go nie oceniam. Ja patrzę na efekty tego, co się dzieje. Więc oceńcie efekty tego, co się dzieje. Jak wy je czujecie? W którą stronę one idą? Co to ma znaczyć? Dom za 10 tysięcy, samochód za 7. Co więcej, Elon powiedział, że on nie będzie tego patentował. A w każdym tym domu jest zaszyta wysoka technologia. W tych samochodach też. Autonomiczny samochód za 7 tysięcy dla każdego, to trochę się przewraca ten świat. To zmienia grę. I teraz moje prywatne odczucie. Czy ja chciałbym tak? Wiecie co? Powiem wam tak. Mój dom jest nieduży i gdybym miał dzisiaj zamienić się na taki dom, jaki tam jest na tym zdjęciu, to może byłoby mi trochę mało, bo ja już trochę się zagraciłem w tym domu. Moje studio, wiecie, tu jeden komputer, drugi, szafki, na to, kamery, takie. Trochę się zagraciłem. Ale gdybym miał żyć w takich domach jak te, w którym żyłaby sobie każda rodzina osobno, ale jednocześnie w pewnej enklawie. Wiecie, o czym myślę? Ludzie, którzy się kochają. Ludzie, którzy się lubią. Ludzie, którzy się rozumieją. To są takie moje senne marzenia. Ja kiedyś opowiadałem wam o tym śnie, że żyłem w takiej enklawie, w której były domy mobilne i każdy z nas mieszkał w takim otoczeniu ludzi, którzy się bardzo nawzajem szanowali, lubili, czuli się suwerenni, wolni, a jednocześnie czuli się wśród siebie dobrze. Przy czym w tym moim śnie nastąpił taki moment, że zapragnąłem zmienić otoczenie. Więc tamten dom wyglądał trochę inaczej, naprawdę futurystycznie, bo on się wykręcił z takiego postumentu i poszybował. I wylądowałem na jakiejś plaży, jakby blisko plaży. I na tej plaży było już kilka podobnych domów, a ja zapragnąłem być z tamtymi ludźmi. No, taki mój sen. Czyżbym miał się ziścić? Co wy o tym sądzicie? Słuchajcie, to są informacje z pierwszej ręki. To wszystko dzieje się w Teksasie. To też mnie zastanawia, dlaczego wybrał Teksas. Elon Musk kupił też tutaj dom. Nawet nie wiem, czy kupił. Nie kupił. Wybudował dom. Za 50 tysięcy. Tak, on wybudował dom. W Teksasie, tam blisko tego SpaceX, za 50 tysięcy dolarów. No i była nawet jakaś dziennikarka u niego, żeby go zapytać, jak to jest możliwe, żeby można było mieć dom za 50 tysięcy dolarów. 50 tysięcy dolarów. Naprawdę. To chyba tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy dawać wam takie raporty z tego, co tu się dzieje w Teksasie i w którym kierunku to idzie. Będę to obserwował, a wy dajcie mi znać, czy was to ciekawi i czy was to interesuje, bo być może, że nie. No co, to ja zmykam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Kocham was. Cześć. I don't care.
Thank you.